Digitalizacja jest ważna dlatego, że cały świat się digitalizuje, czyli cyfryzuje. Jak mówimy digitalizacja, to spróbujmy rozszyfrować to pojęcie. Digitalizacja oznacza używanie, realizację swoich potrzeb życiowych, nie tylko w bankowości, ale też w innych obszarach życia, przy użyciu technologii cyfrowych, to znaczy smartfonu, to znaczy komputera. Staramy się o to z coraz większym sukcesem, żeby klient mógł finalnie w horyzoncie strategii zrealizować albo przynajmniej zlecić 100% wszystkich spraw, które się rodzą i powstają w kontakcie z bankiem. Co to może być? To może być tak trywialna rzecz, jak bardzo ergonomiczne zlecenie przelewu. To może być tak może bardziej złożona rzecz, jak prośba, czy też wniosek wysłany do banku o wydanie odpowiedniej opinii, czy jakiejkolwiek innej usługi, która jest potrzebna. I to jest ściśle związane z naszym biznesem bankowym, ale, i to też realizujemy, to jest zakup jakichś usług dodanych, płatności za autostrady, płatności za bilety. Także jesteśmy uczestnikiem tego procesu cyfryzacji, tworzymy oblicze tej cyfryzacji dla sektora bankowego. Czy wszystko musi być w aplikacji? Nie, nie wszystko musi być w aplikacji. W aplikacji powinno być to, czego oczekuje od nas klient. Powinniśmy to zrobić w ten sposób, żeby to było dla klienta łatwe. Czym będziemy się zajmować w kolejnych latach w obszarze digitalizacji, cyfryzacji? To jest personalizacja, czyli tak, żeby klienci mogli wygląd tej aplikacji, czy jej funkcjonalności w jakiś sposób samodzielnie dostosowywać do swoich potrzeb. A drugi trend, to będziemy rozwijać aplikację tak, żeby ona była jak najlepsza dla klientów młodych.